Witam wszystkich w kolejnym, zupełnie innym znowu odcinku Game Troll TV, w którym zobaczycie najlepszą 50 gier, które do 20 listopada 2011 roku zostało wydane. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie moja opinia. Wasza top 50 albo nawet top setka, którą kiedyś sobie zrobicie, może wyglądać zupełnie inaczej, a oglądając tą top 50 moją możecie pomstować: nie, czemu akurat tej gry nie ma, ona jest taka fantastyczna. Być może, ale w tym momencie nie, jakoś mnie akurat nie rajcowała. Jeśli chodzi o to metodę lub kryterium, jakie tutaj przyjąłem, metoda była taka, że wziąłem sobie całą masę karteczek, na 50 się skończyło, na których umieszczałem różne gry, które aktualnie przyszły mi do głowy. Kryterium było takie, że gry, które sprawiają mi większą frajdę lub częściej do nich siadam, powinny znaleźć się wyżej. Oczywiście cała 50 moim zdaniem są to gry mocno wybijające się, natomiast niektóre są jeszcze bardziej wybijające się. Jeśli chodzi o metodę i kryterium, właściwie byłoby tego tyle. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, ponieważ ktoś kiedyś zwrócił mi uwagę, nawet chyba parę osób, dlaczego Game Troll TV, tak jak na przykład jest Narzuć Kostką, gdzie fundujemy jakąś nagrodę zawsze, gdzie ludzie sobie mogą coś wylosować, dlaczego nie ma czegoś takiego również w tejże telewizji, którą mam przyjemność robić. W sumie czemu nie? Święta idą, chociaż bardzo irytują mnie choinki w listopadzie już przybranej te Mikołaje, które wszędzie łażą, ale kurczę, czemu nie? 5 odcinków akurat 18 grudnia się skończy, to czemu ktoś nie miałby się cieszyć? W takim razie wśród wszystkich osób, które subskrybują do tej pory mój kanał i oczywiście do 18 grudnia jeszcze dojdą, rozlosujemy jedną nagrodę, a będzie to nowa era od portalu, czyli taki prezent świąteczny jak najbardziej w sam raz. Ale to dopiero 18 grudnia, na razie skupmy się na top 50. Zaczynamy! Moją top 50 otwiera gra pod tytułem Atom. Jest to niestety, nie wiem za bardzo dlaczego, dość mało popularna gra, ale do rzeczy. Jest to gra dla dwóch graczy, strategiczna, która fabularnie przenosi nas do Egiptu, chociaż szczerze ta gra mogłaby się toczyć zupełnie gdzie indziej i wcale nie poczulibyśmy żadnej różnicy, czy to byłoby, nie wiem, w Egipcie, nie wiem, u Majów, czy mój ulubiony temat na Morzu Śródziemnym. Nie, absolutnie. To jest po prostu ładna, zgrabna mechanika, którą ubrano w taką, a nie inną otoczkę, bo stwierdzili, że się sprzeda. No i na razie średnio to wychodzi. Jeśli chodzi o Atona, jest to jedna z ciekawszych gier dla dwóch osób. Pomijam fakt, że ma dość prostą mechanikę, ale dzięki temu, tej prostej mechanice, ma tak częściej bardzo wiele możliwości, które możemy wpleść już w samą rozgrywkę i naprawdę daje wiele sposobów na wygraną tejże partii. I nie jest tak, że kiedy po jednej skończonej partii, która trwa mniej więcej 20 minut, już ją zakończymy i ktoś nam zaproponuje, czy chciałbyś zagrać jeszcze raz, to bez względu na to, czy wygraliśmy, czy przegraliśmy, jak przegraliśmy, to chcę się odegrać, jak wygraliśmy, to chcę pokazać, że jestem dobry. Więc tak czy inaczej bardzo często do tej gry będziecie siadali, jeśli już spróbujecie. Jeśli tego nie robiliście, to sprawdźcie. Polowanie na robale nadaje się dla osób w dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek to kiedy szuka się gry na przerywnik między cięższymi tytułami. Rozłożenie tej gry absolutnie nie ma z tym żadnego problemu. Jedna osoba, czyli ofiara, znaczy chętny, może zajmować się rozkładaniem tamtego tytułu, a wy na stoliku obok lub gdziekolwiek rozkładacie sobie polowanie na robale i zajmujecie się zabieraniem komuś robaków, czyli rzucacie kostkami, rzucacie do momentu, aż będziecie mieć tyle na kostkach, aż wam starczy i zabierzecie tego robaka lub będziecie mogli komuś tego robala zabrać, czyli zawiera coś, co ja bardzo lubię, czyli negatywną interakcję między graczami. Drugi przypadek nadaje się tak dla osób, które dopiero są wprowadzane do świata gier planszowych i jak mniej więcej jak teściową omijały szerokim łukiem ten temat. W tym momencie mogą zobaczyć, że jest to łatwe, fajne, proste i przyjemne. Spróbujcie. No i tak, ktoś może powiedzieć: wreszcie jakaś większa gra. Ano jest, tym razem będzie to World of Warcraft, gra przygotowa. Jest to gra, w której wcielamy się w jednego z jakichś super wymiataczy, których tak czy inaczej będziemy musieli rozwinąć, będziemy rozwijali w bardzo fajnym systemie postać. Dzięki temu będziemy mogli również zaglądać do tej pory zakrytych przed nami zakamarków samej planszy, co również jest dosyć ciekawym elementem. Oczywiście na samej planszy będziemy mogli zwiększać nasze współczynniki, jak również zyskiwać różnego rodzaju ekwipunek, którą naszą już tak czy inaczej rozwiniętą postać będziemy mogli jeszcze bardziej dopakować. Oczywiście gra jest losowa, ale kurczę, czym byłaby przygoda bez takiego dreszczyku emocji? Wiecie, czasami się zastanawiam, jak ktoś mógł wpaść na tak makabryczny pomysł tego rodzaju gry, czyli czarnych historii, w której dowiadujemy się, jedna strona przynajmniej, dlaczego doszło do jakiegoś zabójstwa lub przypadkowej śmierci, drugiej strony zadaniem jest odgadnięcie, dlaczego do takich elementów doszło. Nie wiem, być może tą grę wymyślali w warszawskim jakimś gimnazjum, ale z grubsza gra jest bardzo prosta, właściwie nie wymaga od nas jakiegoś manualnego wpływu, właściwie tylko i wyłącznie możemy sobie, nie wiem, przed spacerem zobaczyć tego rodzaju karty, obejrzy jedna strona, druga strona i możemy sobie wyjść i tylko i wyłącznie zadawać sobie jedna pytania, druga odpowiada tak, nie, czyli taka metoda ciepło-zimno. Łatwa, prosta, przyjemna gra, dająca naprawdę satysfakcję z rozwiązania zagadki, która jest kompletnie nieszablonową. Można sobie spróbować. Kongos of Planet Earth, gra, którą w momencie, kiedy ją kupujemy, dostajemy dwie w cenie jednej. Z jednej strony jest to gra, w której możemy sobie kooperować, czyli walczyć przeciwko samej grze. Z drugiej strony dostajemy grę, w której możemy walczyć przeciwko sobie, co już jest ciekawe samym sobie. Jeśli chodzi o klimat i tematykę, tak, wreszcie o to chodzi. Wreszcie nie wcielamy się w tych dobrotliwych ziemiach, którzy będą bronić swojej planety, ale wreszcie możemy ją najechać, możemy ją spalić, wysadzić w powietrze, bo o to chodzi. Jesteśmy złymi kosmitami, którzy chcą tą planetę podbić i ludzi obrócić w niewolników. Haha! Tak, trochę w nią grałem. Natomiast jeśli chodzi o samo wykonanie, świetnie, bardzo fajnie to wygląda. Dobry humor. Jeśli chodzi o sam klimat, trzymający nas w napięciu do samego końca, utrzymany w realiach takiego amerykańskiego, kiczowatego filmu klasy D albo Z, właśnie o kosmitach z lat, nie wiem, 50., 60. Naprawdę bardzo fajnie to się wszystko komponuje. Pitchcar, banalna gra. Uwaga, będę uczył was w tym momencie grać. Bierzecie palce w ten sposób, przykładacie do swojego żetoniku, pionka czy czegokolwiek, pstrykacie i celem w tej grze jest to, żeby jedna osoba dojechała przed wszystkimi innymi. Bach, umiecie grać Pitchcara. Tak czy inaczej jest to gra prosta, jak już w tym momencie wiecie, która daje niesamowity fan z rozgrywki. Jest to zwykły, prosty wyścig, czyli właściwie przepychanie się do czołowego miejsca, w trakcie którym czasami zdarzają się rzeczy nieprzewidziane przez dość krótką, tak czy inaczej instrukcję, czyli na przykład wylądujecie na kimś odwrotnie, czy jakieś inne rzeczy, ale jest to gra, która jest bardzo mocno rozwijana, są różnego rodzaju dodatki, czy jakieś przewężenia na torach, jakieś przeskoki, które widziałem, nigdy mi się nie udało tego zrobić, ale jak najbardziej jest to rzecz prosta, albo na rozkręcenie imprezy, albo jako główne danie na tejże. Rzeczywiście wszyscy absolutnie przy tej grze zawsze dobrze się bawią. Co ja zrobiłem? Osadnicy Katanu w top 50. Ha! 30 000 Chińczyków, którzy kupują piracką wersję tej gry, na pewno nie może się mylić. I Europejczycy również oszaleli na punkcie tej gry. Rzeczywiście ta gra nie schodzi absolutnie z drukarni. Cały czas możemy sobie ją spokojnie kupić, ba nawet polski wydawca wydał taką, moim zdaniem, troszkę słabszą niż poprzednia wersja tej gry, ale świadczy to o jak najbardziej niezbywającej na popularności tejże gry. Wcielamy się w niej w osadników, którzy zostali rzuceni na jakąś wyspę i teraz muszą zrobić wszystko, żeby na tej wyspie przeżyć, czyli z grubsza będą wymieniali się surowcami, wszystko w dosyć losowej otoczce, ale cóż, kto tego w tym momencie nie lubi, no nic nie można przewidzieć na takiej wyspie, co rzeczywiście się stanie, nie będziemy wiedzieli, co tam się dzieje, stąd ta losowość. Gra, która absolutnie ma niesamowity wpływ na rozwój nowoczesnych gier planszowych i duża część osób właśnie kojarzy te gry właśnie z Osadników z Katanu i dopiero po tej grze wchodzą do tego światka. Wiecie, dziś ludzie tęsknią za poprzednimi epokami historycznymi, a szczególnie za rzeczami, do których dzisiaj niejako nie mamy specjalnego dostępu, mimo że żyjemy w XXI wieku. Jedną z takich rzeczy są jak najbardziej sterowce, majestatycznie sunące po niebie. No dzisiaj już raczej tego nie widzimy, a jeśli już, to w jakiejś bardzo mocno zminiaturyzowanej formie. Taką możliwość budowania tych sterowców i uczestniczenia w tym wszystkim daje nam właśnie gra pod tytułem Giganten, gdzie wcielamy się właśnie w budowniczych tych monumentalnych maszyn, które przez pewien czas zmonopolizowały niebo. To jest dosyć prosta gra, oparta na łatwym do opanowania mechanizmie kostkowym, ale dająca naprawdę dużą satysfakcję z samej rozgrywki, kompletnie której nie da się w żaden sposób przewidzieć, ale bardzo przyjemnie się w to gra. Kto dzisiaj powie, że w trakcie swojego dzieciństwa nie bawił się w piratów, spokojnie może przyznać ręką na sercu, że dużą część swojego dzieciństwa ma w plecy. Może to odrobić właśnie dzięki grom planszowym, a jedną z takich gier jest właśnie gra pod tytułem Piraci mówi samo za siebie. Jest to gra, która tematyką nawiązuje do takiego bardzo popularnego nurtu w grach, które właśnie tą tematyką się zajmują. Są różnego rodzaju gry, są łatwiejsze, bardziej skomplikowane. Ta akurat zajrza się do tych łatwiejszych i prostszych, w trakcie której właśnie zajmujemy się tą jedyną rzeczą, która nam się kojarzy z piratami, czyli napadaniem na statki i oczywiście przepychankiem między poszczególnymi piratami. Kto nie widział, niech spróbuje, bo warto. Neuroshima, gra strategiczna, która jest elementem naprawdę bardzo dużego uniwersum, na który składają się oczywiście gra planszowa z dwoma dodatkami, czyli Duelem i Babel, jak również gra figurkowa, która niedawno przecież wyszła i stara się podbić serca polskich graczy, jak również jest to system RPG, który również cieszy się dosyć dużą popularnością, więc jest to duża rzecz. Gra planszowa na tym wszystkim, na tym całym tle wygląda naprawdę nieźle, chociaż szczerze, tak zupełnie pomijając, troszkę szkoda, że polska gra toczy się na ruinach Ameryki. Nie wiem, wydaje mi się, że ruiny, nie wiem, Polski, Czech, Węgier, Niemiec, Rumunii nie różnią się specjalnie od ruin Stanów Zjednoczonych, ale dobra, może się nie znam. Jeśli chodzi o samą grę, naprawdę jest duża przyjemność z tejże rozgrywki. Rzeczywiście dwóch graczy, którzy stają przeciwko siebie, mają taką esencję walki. Tylko i wyłącznie czysta nawalanka jest w tej grze, która niestety trochę hamowana jest przez losowość, którą mamy właśnie dociąganych w poszczególnych żetonikach, ale jak ktoś jest dobry, to i sobie z tym jest w stanie poradzić. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszą dziesiątkę, która została zamknięta właśnie Neuroshimą. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Będziecie żywo komentować całą tą 50, która będzie systematycznie się ukazywała. No i cóż, do następnego razu, czyli do następnej niedzieli. W tym tygodniu zobaczycie recenzję gry pod tytułem RUJ, gdzie za pomocą różnych owadów będziemy starać się otoczyć królową przeciwnika, a kombinacjom prowadzącym do tego celu nie będzie końca. Zapraszam!